Witam was serdecznie. Nowy rok, nowy ja, nowe sekrety sąsiadów. Najwyraźniej nie rozumiem w ogóle, o co chodzi, ale najwyraźniej stworzono drugi sezon sekretów sąsiadów, tylko nie nazwano to sekrety sąsiadów sezon drugi, jak każdy normalny człowiek. Nazwali to Nowe Sekrety Sąsiadów. Trochę jak nazywali Dragon Balla. To nie był przecież Dragon Ball 2, tylko był Dragon Ball Z, Dragon Ball GT, Dragon Ball Super, tak dalej. Więc chyba bez zbędnego przedłużania. A, no i nie tylko Nowe Sekrety Sąsiadów. Nowi aktorzy też. Bardzo znani aktorzy też. No hejka, no co tam się z tobą dzieje? Skąd to zwątpienie? Tylko dlatego, że raz czy drugi ci nie wyszło? Zapraszam! Oto Bożena. 18-latka jest prawdziwym mistrzem judo. W swoim klubie zdobyła już wiele trofeów. Jej najlepsza przyjaciółka Daria również uprawia judo. Ja w swoim życiu próbowałem wiele rzeczy. Między innymi próbowałem też judo. Nie zasmakowało mi. Takie gorzkie trochę, takie nie. Nie no dobra, tak serio. Nie zasmakowało mi. Trenowałem judo, byłem na całym jednym spotkaniu. Przyszedłem na judo i tamten pan, ten trener, ten mistrz karate, czy jak się na niego mówi, powiedział mi, dobra Paweł, zaprezentuj swoją pozę do walki. No to ja zrobiłem tak. Zoom, 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 capoeira mataum. Nie rozumiem dlaczego, ale kazał mi wyjść. I tak się skończyła moja przygoda z judo. A to Romek, który niedawno przeprowadził się do kawalerki położonej nad mieszkaniem Bożeny. Roman chodzi do liceum zawodowego, gdzie kształci się na cukiernika. Wow. Kształciłem na cukiernika? Wydawało mi się, że ten cały odcinek będzie o judo, więc już wiecie, kompletnie olałem to, bawiłem się telefonem. Dobra. Ale teraz usłyszałem, że ktoś tutaj jest cukiernikiem. Ja jestem zainteresowany. Czy Romek wyrwie Bożenę z jej samotności? Czy młoda dziewczyna będzie w stanie dalej poważnie trenować do swoich zawodów? Jakie zawody? Co mnie to obchodzi? Dajcie mi kolesia od cukierni. Szybko! Speed. Daniel, ojciec Darii, a także trener judo obu dziewczyn. Jest i on! Jest i ten, do którego wszyscy tutaj przybyliście. Nie udawajcie, że jesteście tutaj dla mnie. Dla niego wszyscy tu jesteśmy. Nawet ja tutaj jestem tylko i wyłącznie dla niego. Dla pięknego, cudownego, jak dla... Dobra, nie powiem tego, nie wolno go tak nazywać. Pan Michał Karmowski, wspaniały człowiek, sportowiec. Nie mogę go nazwać przecież jaglakiem. Proszę państwa, Michał Karmowski, skąd on się tam wziął? Udostępniałem treści, które były nieodpowiednie, obrażały pana Michała i przede wszystkim jego rodzinę, no i teraz muszę odpracować 400 godzin. Jezu, widzieliście ten film, jaki on jest przerażający w ogóle? Ten dzieciak miał śmierć w oczach. On wiedział doskonale, że po nagraniu tych przeprosin na YouTube'a, po wyłączeniu kamery zostanie zamordowany przez pana Michała. W miarę zbliżania się mistrzostw staje się coraz bardziej wymagający. Zwłaszcza wobec Bożeny, którą uważa za przyszłą mistrzynię. Co? Za mała waga? No to tam są na stole te ciasteczka. No to raz, dwa razy. Bożena, od ostatniego razu przytyłaś 3 kg. Co się stało? A, w drugą stronę. W drugą stronę to ja tak nie potrafię. Ja tak nie potrafię w drugą stronę, że nie nabierać wagi, tylko tracić wagę? To jest w ogóle fizycznie możliwe? No ja wiedziałam, że przytyłam, ale nie, że aż tyle. Ale zdajesz sobie sprawę z tego, że teraz wchodzisz do wyższej kategorii wagowej? Nie masz do tego postury. Ale tato, nie krzycz na Bożenę, w najgorszym wypadku ją zastąpię. Ale nie ma mowy! Tatuś, spokojnie, nie denerwuj się. Pozbędziemy się Bożenki, ja za nią wejdę, dobra? Spokojnie. Nikt się nie połapie, jesteśmy identyczne. Nie ma mowy, żebym stracił mistrza w tej kategorii wagowej. Dziewczyny z waszych kategorii są bardzo duże i to ostre zawodniczki. Zmasakrują cię, tego chcesz? Może domyślacie się już, kochani, że ja nie mam pojęcia w ogóle zero o sporcie. Wytłumaczcie mi w komentarzach, bo w ogóle nie łapię tego. Przed chwilą Michał Karmowski krzyczał na tą dziewczynkę, na tą biedną Bożenkę, że przytyła. A teraz mówi, że przecież dziewczyny z jej kategorii wagowej są tak ogromne, że ją zmasakrują. A rozumiem, że ona teraz trafi do większej kategorii wagowej i będzie na dolnym limicie tej kategorii, a dziewczyny z górnego limitu po prostu ją zjedzą i zabiją. Sport, ja jestem wielki fan, ja już rozumiem sport, zrozumiałem. Już w następnym odcinku nauczę się, co to jest ten cały spalony kotlet. No nie. W takim razie od dzisiaj przechodzisz na dietę i koniec z ciasteczkami. Ale tatuś, jak to dieta keto? Do mistrzostw zostały 3 tygodnie, musisz zrzucić te kilogramy. A waga zostaje u ciebie w domu, okej? Okej. Ale kochana, nie przejmuj się. Jennifer Aniston była na diecie złożonej ze bulionów warzywnych i zupę dla niemowląt. Zupkę dla niemowląt jadł też Robocop we wszystkich 3 częściach. Nie wiem, o czym mowa tutaj w ogóle teraz. Nie słuchałem, ale usłyszałem, że zupka dla niemowląt i zupkę dla niemowląt jadł Robocop. Ja nawet nie żartuję, wygooglujcie sobie. To jest prawda, to jest lore, to jest potwierdzone info. Rozszerzone uniwersum Robocopa. Poradzimy sobie, to dieta cud, zobaczysz.
Dasz radę. Wierzę w ciebie. Ja też. Słodycze to moja największa słabość. Słodycze to twoja największa słabość? Kurde, ja myślałem, że te słabe kostki. Połamane kostki. U mnie niestety największą słabością są te piękne oczy pana Michała Karmowskiego. Michał. No ale teraz jestem zdeterminowana. Judo to jedyna dziedzina, w której jestem naprawdę dobra. Nie zamierzam się poddać. Następnego dnia, aby nie stracić zdobytego wcześniej tytułu mistrzowskiego w judo... Nie wyrzucaj tych ciastek! Oddaj mi! Ja wyrzucę te ciastka za ciebie, dobra? Daj je! Ojej, niezły strzał. Przepraszam, nie wiedziałam, że zbiegasz po schodach. Nie mam problemu. Kiedy pierwszy raz się spotkaliśmy, ja na ciebie wpadłem. Także powiedzmy, że jesteśmy kwita. Roman. Mieszkam piętro wyżej. Bożena. Bożena jest taka głodna z powodu braku słodyczy, że zaraz Romana zje. A więc Bożeno, czy często atakujesz ludzi torbą? Normalnie pięścią ich atakuje Roman, nie torbą. Jak zauważyliście, ja nie jestem dobry w flirtowaniu. Nie przychodźcie do mnie porady odnośnie flirtowania, ja nie umiem. Z reguły na pierwszej randce ja podchodzę do dziewczyny i tak mówię do niej: no cześć mała, chcesz zobaczyć moją kolekcję noży? Wtedy z reguły te dziewczyny uciekają, no ale z racji tego, że tak właśnie się przestraszyły bardzo mnie i zaczęły uciekać, zapomniałem swojej torebki. Więc ja podnoszę tą torebkę, wyciągam nóż, żeby pokazać dziewczynie mój nóż i gonię ją i tak krzyczę: no stój, pokażę ci nóż mój, pokażę ci, no stój! Nie rozumiem, dlaczego nie mam dziewczyny, nie rozumiem zupełnie. Proponuję zakopać topór wojenny. Chciałem wybrać się na film. Może zechciałabyś się wybrać ze mną? To pierwszy raz, kiedy chłopak zaprosił mnie na randkę. Faceci trenujący judo traktowali mnie jak przyjaciółkę. Work treningowy. Niestety, Bożena, mam do ciebie złą wiadomość. Jak znajdziesz sobie typowego męża Polaka, takiego wiecie, w żonobicy i tak dalej, to on też się będzie traktował jak work treningowy. Niebieska karta i przemoc, Paweł, to nie są tematy do żartów. To przestań. Wy też jesteście częścią winy, bo wy się śmialiście z tego żartu. Wy też jesteście winni. Czy ty masz coś innego niż dresy? To wygląda jak szafa mojego ojca, daj spokój. Ale ja nie mogę się dopiąć. Ale jak ty się nie możesz dopiąć? Dobra, ściągaj to, bo to nie ma sensu. Żeby wcisnąć się znowu w te dżinsy, musisz jeszcze trochę schudnąć. Ale jak schudnąć, jak ja mam dzisiaj to spotkanie? Słyszałaś może o takim rewolucyjnym sposobie na odchudzanie, który teraz pan Michał Karmowski sprzedaje na swojej stronie internetowej? Nazywa się tasiemiec. Żarciki. Panie Michale, kocham pana. Jakby pan chciał mi jakąś dietę rozpisać, to wcale bym zły nie był. Proszę mnie nie pozywać też przy okazji. Kocham pana, przepraszam. Jezus Maria, przepraszam! Jeżeli chodzi o randki chłopaków i te sprawy, to Bożena była totalnie zagubiona. Ona nawet nigdy nie całowała się z chłopakiem, dlatego to nic dziwnego, że była zestresowana. Bożena i Romek wracają do domu z kina. Najwyraźniej spędzili miły wieczór. Słuchaj, nie zechciałabyś mnie nauczyć jakichś chwytów judo? Bardzo chętnie ci nauczę jakichś chwytów judo. Patrz na przykład teraz. Łapię cię za głowę, łamię kręgosłup. Ups. W sukience byłoby mi chyba trochę niewygodnie. No, w sumie. Ej, słuchaj, nie chcę mi się jeszcze wracać do domu. A tobie? A mi też nie. Słuchaj, bo jest lodziarnia nieopodal i mają kapitalne lody. Jak jesteśmy w temacie lodów już... Krobić loda. Lody, kurwa mać. Good Lud, ta cukiernia taka fajna z lodami. Good Lud zrobili na zakończenie roku 2020 lody o smaku majonezu kieleckiego. Ja nawet nie żartuję, oni to naprawdę kurwa zrobili. Oni to zrobili! Zrobię recenzję na kanał i wstawię niedługo, spokojnie. Zrobimy recenzję, spokojnie. Proszę, zgódź się. Zawsze jak namawiałem swoją dziewczynę, to ona: nie, nie mogę iść, bo coś tam, bo dieta i w ogóle kardio. A więc masz dziewczynę? Nie, nie mam żadnej dziewczyny. Zerwaliśmy już jakiś czas temu. Potrafisz wyobrazić sobie związek cukiernika z dziewczyną, która ma fioła na punkcie swojej wagi? O Boże! O nie! O Jezu, ta Bożena będzie jak po prostu jak w sytuacji bez wyjścia. Z jednej strony ma chłopaka cukiernika, z drugiej strony musi utrzymać dietę, żeby wziąć udział w zawodach judo tam w niższej kategorii wagowej. Jezus Maria, co tu zrobić? To jest dopiero prawdziwy wybór Zofii. Naprawdę, tutaj nie ma dobrego wyboru. Wszystko będzie źle za każdym razem. To jest lepszy motyw niż Romeo i Julia. W Romeo i Julia powinni zastosować ten motyw, że Julia staje przed wyborem pomiędzy zawodami judo a chłopakiem cukiernikiem. Sprawiłoby to, że ta historia byłaby 10 razy lepsza. A ty? Masz chłopaka? Nie. Czyli nie zaliczę w topy, jeśli cię zaproszę na lody. Wiesz co, ja chyba jednak jestem troszeczkę zmęczona. Może pójdziemy innym razem. Jasne. Ale wiem, gdzie mieszkasz. Holy shit. No to brzmiało jak groźba. Nie byłam w stanie powiedzieć Romkowi o diecie. Po tym, co mi powiedział o swojej byłej,
Nie mogłam pozwolić, żeby mnie sobie odpuścił. Ja się chciałam z nim jeszcze spotkać. Nie rozumiem. Jak przystojny chłopak powie ten tekst, to jest super romantycznie i fajnie. A jak ja akurat gonię dziewczynę, bo chcę jej oddać torebkę i jednocześnie w ręce trzymam nóż, bo chcę jej pokazać moją kolekcję noży i gonię tą dziewczynę i krzyczę za nią, że czekaj, czekaj! I tak wiem, gdzie mieszkasz! No to nagle jest dziwne i strasznie i w ogóle na policję trzeba dzwonić. No ja nie rozumiem tego świata w ogóle. Co znaczy, że mam stopniować pożądanie i udawać niedostępną? No jeżeli bo myśli, że ja nie wiem, się na niego wkurzyłam, że to w ogóle był totalnie kiepski wieczór. Daria, posłuchaj, dzwonię. Cześć. Holy shit, on naprawdę wie, gdzie ona mieszka. To przerażający gościu. Może spotkalibyśmy się dzisiaj wieczorem? Chciałbym, ale nie mogę. Mam jutro sprawdzian z angielskiego i muszę się uczyć dzisiaj. No to ja ci pomogę. Ja mówię biegle po angielsku. Mogłabym przeprowadzić z tobą rozmowę. Wiesz, taki trening. Oczywiście, jeżeli nie masz nic przeciwko, wpadnę do ciebie na herbatę. Byłoby super. Nie wiem, dlaczego zaproponowałam mu lekcję z Anglika. Ja jestem naprawdę kiepska. Ale zrobiłam to tylko po to, żeby się z nim umówić. O co chodzi z tym logiem? Nowe sekrety sąsiadów. O co kaman? Po przyjściu do mieszkania Romka na Bożenę będzie czekała nowa, mała niespodzianka. Jezus Maria, czy posiadanie naprawdę chłopaka cukiernika w ten sposób wygląda? Ja pierniczę. Może i nie jestem gejem, ale teraz zastanawiam się nad posiadaniem chłopaka cukiernika. Ja pierniczę. Wy to widzicie? Torcik czekoladowy. Sernik. Ciasto malinowo-truskawkowe. Nie musiałeś pewnie zająć to strasznie dużo czasu. Hej, przestań, w Auchan kupiłem. To, że powiedziałem, że jestem cukiernikiem, nie znaczy, że jestem dobrym cukiernikiem. No to może to? Doskonały wybór. Mogę paluszkami podać? Super. Ciasto czekoladowe. Ale nie tak dużo. Dasz radę, spokojnie. Nie jest duży kawałek. O Jezu, wyobrażacie sobie, że okaże się nagle, że ten Roman cały tak naprawdę pracuje dla przeciwników tej dziewczyny w judo i on ma za zadanie ją roztyć? Plot twist, M. Night Shyamalan, ding ding dong. Isn't chocolate too bitter? What cake do you prefer? Very nice! Very nice! I prefer... the tarte. Nie mówisz zbyt dobrze po angielsku, co? Spomo. Chciałam się z tobą spotkać. To głupie. Nie, ale ja też bardzo chciałem się z tobą spotkać. No słuchaj, ja też się bardzo chciałem z tobą spotkać. No i słuchaj, ja cię zaprosiłem tutaj na to ciasto, żeś spróbowała moich wypieków w ogóle. Ale prawda jest taka, że ja nawet nie jestem cukiernikiem. Jestem mordercą. To może, jak nam nie idzie z językiem angielskim, to może byśmy spróbowali z francuskim pocałunkiem. Języku, o! Cringe! Boli! Ja pierdolę francuski pocałunek, Boże. Tutaj masz troszkę czekolady. Nie, oj, oj, łaj. Kilka dni później Bożena zaprasza Romka do siebie poza porami posiłków. Czy to wystarczy, aby ograniczyć ryzyko zrujnowania jej diety? Zauważyliście, jakie to jest trochę dziwne, to mieszkanie Bożeny? Kto normalny w swoim mieszkaniu, jeszcze na dodatek w salonie, gdzie się spędza większość swojego dnia, trzyma tyle zdjęć samej siebie w ramkach? Trochę dziwne, gościu. Jakby jedno mogło wystarczyć, ale tam widziałem chyba 6 albo 7 na ścianach. Mam dla ciebie prezent. Tort śmietankowo-czekoladowy. Bardzo skomplikowany przepis, ale fenomenalny w smaku. Pokroić od razu? Wiesz co, on jest taki ładny, nie chcę go niszczyć. Przestań, ciasto jest po to, żeby je jeść. Ja wam mówię, to nie przeciwnik wynajął tego Romana, żeby karmił Bożenę, to pan Michał Karmowski go wynajął. Bo pan Michał Karmowski nie chce tylko trenować ciała Bożeny do tego turnieju judo, on chce też jej umysł, wolną wolę, siłę walki trenować. I właśnie w ten sposób trenuje ją, ten jej umysł, że musi odmawiać tego ciasta cały czas. Smart, very, very smart. Very nice! To bardzo miło, ale... A, czyli to we mnie jest problem. Praktykant cukiernika, a ty studia. Nie, przestań, jesteś idealny. To ciasto też jest, patrz. Nie, spokojnie, spokojnie! Smakuje ci Bożena? Aha, fajnie, bo to akurat kupiłem w Auchan. Chciałem tylko udowodnić, że twoje plebejskie kubeczki smakowe nie odróżnią prawdziwego ciasta od ciasta z Auchan! Żegnaj, Bożena! To... może chciałbyś buziaka o smaku śmietankowym? Jasne. O, that's gay, that's gay. Tego samego wieczoru Bożena jest zdecydowana, aby powiedzieć o swojej diecie Romanowi. Właśnie wyciągnąłem ciasto z piekarnika. Ja nie mogę żyć twoich ciast. Nie rozumiem. Ja jestem uczulona na mleko. Jeżeli nie schudnę, będę musiała zmienić kategorię wagową. Ja naprawdę już ich nie mogę jeść.
Czemu mi nie powiedziałaś? Wiem, że lubisz dziewczyny, które cenią dobre rzeczy. Głuptasku, ale ja ci mogę gotować zdrowe jedzenie. Przecież ja umiem ogólnie gotować. Chciałobyś nawet powiedzieć, Roman, że kocham gotować. Słuchajcie, Daria, to jest Romek, mój chłopak. Romek to jest moja przyjaciółka. Cześć. Cześć, Daria. To dla mnie? Z myślą o twojej diecie. A co to jest? Ryba gotowana na parze z warzywami. God damn! Chwila, chcecie mi powiedzieć, że cukiernicy umieją też gotować nie tylko słodkie ciasta? Ja naprawdę muszę znaleźć sobie chłopa cukiernika. Czy możliwe, że kobieta też była cukiernikiem, to w sumie nawet nie muszę gejem zostawać. Dla mnie diety zawsze były trudne. Nie można było jeść chipsów, cukierków, czekoladek. No ale z Romkiem jako dietetykiem i Darią jako trenerem, wydawało się to naprawdę łatwe. A tam Bożena, daj spokój. Moja dieta jest dietą cud, polecam bardzo serdecznie. Jem wszystko, co chcę, tylko że zamiast popijania tego wszystkiego zwykłą Coca-Colą, popijam to wszystko Coca-Colą zero. Teraz mogę jeść wszystko i nie grubnę. Hej. Hej. Zdłam prawie 2 kilo. Patrz. To wszystko dzięki twojej diecie. Jezu, co jest, Roman? Wygląda, żebyś umierał. Czy coś się stało? Masz śmieszną minę. Nie, nie, w porządku wszystko. Roman po prostu dawał jej to jedzenie ze środkami przeczyszczającymi. Tak ją przeczyściło, że 2 kg schudła. A no i tam 3 tasiemce dorzucił też przy okazji. Po prostu nie chcę cię kusić, gdy piekę ciasta. Nie rozumiem. Nie chcę, żebyś przeze mnie przegrała zawody. Lepiej będzie, jeśli nie będziesz do mnie przychodzić, a ja ci będę przynosił jedzenie. Dobra, możemy tak zrobić? Przepraszam. Wow, 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 wow. Chcesz mi powiedzieć, że ty jesteś typem chłopaka, Roman, który się nie spotyka z dziewczyną i tylko dostarcza jej jedzenie? Ja naprawdę muszę się dowiedzieć, skąd ja mogę sobie takiego Romana wytrzasnąć. Jezus Maria. Wydało się zakłopotane na mój widok. A może on kogoś miał i bał mi się o tym powiedzieć? Następnego dnia Bożena wraca po oficjalnym ważeniu w Federacji Judo. O, jest i on! Here come that boy. Jest i on! No co tam, Bożena? Trenowałaś mięśnie kegla? Bożena, możesz mi wytłumaczyć, jak to jest możliwe, że będąc na diecie przytyłaś 2 kg? No ale ja też nie rozumiem. Wczoraj się ważyłam i miałam odpowiednią wagę. I co, ja mam w to uwierzyć? Po prostu skłamałaś. Daria, powiedz swojemu tacie, no, niech trener patrzy. Nie no, tato, serio, może ta waga szwankuje, co? Ale waga mnie nie interesuje. Interesują mnie twoje mięśnie kegla! Jep, rozwalamy wszystko. Masz. I to jest według ciebie dietetyczne jedzenie gotowane na parze? No tak! Bożena, to całe ocieka tłuszczem. Świdruję wzrokiem, mówiąc jej wprost, że raczej sałatkę by radził z tym brzuchem. Ja myślałem, że ty jesteś odpowiedzialna. O Jezus Maria, ej, zaraz się naprawdę okaże, że Roman jest, pracuje dla przeciwników. Co? Klub na ciebie liczy, a ty się obżerasz tu z tymi posiłkami? Wiesz co? Zawiodłem się na tobie. Daria, idziemy. Panie Michale, no ja wiem, że pan jest taki mięśniak i brutal trochę, ale pan w serialu nie musi taki też być. No spokojnie tam, spokojnie. Się boję o pana serduszko, bo ja pana naprawdę z całego serca kocham. Chcę, żeby pan żył jak najdłużej. Chodź. Wtedy zrozumiałam, dlaczego dietetyczne jedzenie Romka jest takie pyszne. Chociaż pan Michał Karmowski popełnia taki błąd, że on je naprawdę zdrową żywność, bez konserwantów i tak dalej. No, długo nie pożyjesz, panie Michale. Ja na przykład planuję żyć wiecznie. Dlatego jem bardzo dużo jedzenia z ogromną ilością konserwantów. Te konserwanty tak mnie zakonserwują, że ja nigdy nie umrę. Nigdy! Bożena chciała iść do Romana. Na klatce spotkała Darię, która jej powiedziała, że właśnie u niego była, bo on ją podrywał i chciała to wyjaśnić i skończyć. Bożenie o niczym nie powiedziała, bo nie chciała jej martwić przed zawodami. I poradziła jej, by już nie iść do Romana, bo nie jest tym, za kogo się podaje. Jednak ona poszła i zaczęła na niego krzyczeć za tuczenie jej. Przepraszam, nie chciałem. Przepraszam? To wszystko, co masz mi do powiedzenia, to z ciebie nie wezmę udziału w mistrzostwach. Jeszcze polujesz na Darię? Ja ci tego nie wybaczę. Dlaczego mówisz mi o Darii? Nie udawaj głupiego. Co tu się dzieje? Boże, plot twist za plot twistem. Ja już nie nadążam z fabułą. Jezus Maria, no... Przed chwilą wchodzi o ciebie z mieszkania. Mówiła, że ją podrywasz. Co? Nigdy nie podrywam Darii. Chwila, bo tutaj Daria powiedziała, że on ją oszukał, że on nie jest tym, za kogo się podaje. To co, on nie jest cukiernikiem? Kelnerem jest? To jest rozmiar 40, ja noszę 34. Czy możesz mi powiedzieć, dlaczego zamieniłaś moje spodnie na większy rozmiar? Tylko nie zaprzeczaj, ja wiem, że to ty. Co? Czy ty chciałaś, żebym ja uwierzyła, że schudłam, dlatego zamieniłaś moje spodnie, rozregulowałaś moją wagę, zgadza się? Tylko ty miałeś dostęp do mojego mieszkania. Okazuje się, że złą postacią w tym całym serialu była od początku Amelka. Tak, a więc, że to ja cię spignam z Romkiem tylko po to, żeby cię napchał i otoczył jak gęś. I wiesz co, nawet długo się nie zastanawiał, bo korepetycje z angielskiego naprawdę dużo kosztują, on nie ma na to kasy. Ja myślałam, że ty jesteś moją przyjaciółką.
Bożena nie zasłużyła sobie na to, co jej zrobiłam, ale ojciec zawsze mi powtarzał, że żeby wygrać, trzeba być gotowym na wszystko. What the fuck? Jezus Maria! Nie wiem, czy to jest dobra lekcja życiowa, naprawdę nie wiem. Załamana Bożena zadzwoniła po swojego trenera. No co tam, Bożenka, jak tam mnie się kegla? No co tam, co tam? I opowiedziała mu całą intrygę Darii. Jak Daniel zareaguje na to, co zrobiła jego córka? O nie, pan Michał, przecież on jej kręgosłup teraz złamie. Czy możemy to w ogóle na YouTubie oglądać, takie rzeczy? Nie mam mowy, żebyś wyszła na matę, rozumiesz? Ale panie trenerze, niech pan tego nie robi. Ona tylko chciała pokazać panu, że istnieje. Okej, była zła i wredna, ale przynajmniej pokazała, że zależy jej na judo. Porozmawiam z nią później w domu, a tobie, Bożena, załatwię i opłacę najlepszego dietetyka, żebyś jak najszybciej wróciła do formy. Dobrze. Dobra, córcia. Chodź do domu. Czyli wychodzi na to, że Romek jednak jest pod koniec odcinka wolny, tak? Nie ma dziewczyny. Romek, zadzwoń do mnie, błagam, ciasto, Janek, Romek, błagam. Zacznę regularnie biegać. To pozwoli mi zapomnieć o Darii, a zwłaszcza o Romku. Kilka dni później, wracając do domu z codziennego joggingu, Bożena staje twarzą w twarz z Romkiem. Bożena, nie podchodź do Romka, on ma na koszulce napisane danger, niebezpieczeństwo, nie podchodź, to niebezpieczne. Z każdym odcinkiem mam coraz bardziej tatusiowe żarty w zasadzie. Dobra, to jeżeli już montuję ten film i doszliśmy do takiego momentu, to pozwólcie, że wiąże się z ustawicznego nawiązania do rapu. Oczywiście tako się nie liczy, tako jest bonusowy. Lakarnum. Ostrzeżenie przed niebezpieczeństwem. Przed wyjazdem chciałbym się wytłumaczyć. Skłamałeś, do tego utuczyłeś, co tu więcej wyjaśniać? I to wszystko dla tych głupich korepetycji z angielskiego, to po prostu żałosne. Chciałem powiedzieć prawdę, ale nie miałem odwagi, bałem się, że cię stracę, ponieważ, no kocham cię. I dość mnie już bajerować na te teksty? Chcesz, żebym cierpiała? Dobrze wiesz, że cię kochałam. Ale ja też, naprawdę, zakochałem się w twojej dobroci. Ja zakochałem się w tym serniku. W twojej miłości życia, w twoim wojowniczym charakterze, w twoich krągłościach. Nie! Nie można mówić! Nie wolno! Romek, zepsułeś wszystko właśnie. Nie wolno tak mówić. O, w twoich krągłościach się zakochałem. O, jest za co złapać, no jest. O, nie wolno. A może wolno? W sensie ja tak nie mówię i może dlatego nie mam dziewczyny. Tyle możliwości. Raczej wątpię, cześć. Pewnie gdyby Romek powiedział mi to kilka tygodni wcześniej, wszystko potoczyłoby się inaczej. Ale wszystko się zmieniło i ja też. Ja mu nie byłam teraz w stanie wybaczyć. Minął miesiąc. Obiecuję, że ja tu nie zrobiłem żadnego cięcia. To tak po prostu jest. Tak czy siak, no żyli sobie długo i szczęśliwie. A wy, czy naprawdę znacie swoich sąsiadów? Za każdym razem to samo pytanie. Znam pana Andrzeja z góry i go nienawidzę. Dziękuję wam serdecznie za oglądanie tego przepięknego odcinka nowych sekretów sąsiadów. Nie starych, nowych. I na koniec też chciałbym pozdrowić pana Michała Karmowskiego. Kocham pana i życzę panu zdrówka. Dziękuję wam serdecznie za oglądanie. Jak zawsze na końcu oczywiście zapraszam was na mojego Twitcha i mojego Instagrama. Dajcie też subskrypcję, łapkę w górę, no wiecie, napiszcie może też komentarz. Nie wiem. Pozdrówcie w komentarzach pana Michała może, nie wiem. Dzięki wielkie, do zobaczenia w następnym odcinku. Czołem. Kuźwa, zimno, Paweł, za co ty mi płacisz? Paweł.